Co zrobić, jeżeli czynniki ryzyka będą rosły i okaże się nagle, że czeka nas dużo bardziej niespokojna przyszłość niż ta, którą przewidywaliśmy? To są takie pytania, które inwestor od czasu do czasu powinien sobie zadać. Szczególnie powinien je sobie zadać na etapie rozważania, analizy przed rozpoczęciem inwestycji i odpowiednio się do tych niepewnych czasów przygotować. Tutaj z jednej strony warto zwiększyć koszty, zmniejszyć przychody w prognozie finansowej dotyczącej inwestycji, ponieważ finalnie ryzyko boli nas tyle, o ile się wydarzy, to przed czym się chcemy zabezpieczyć. Zazwyczaj ryzyko przekłada się albo na trochę większe koszty, albo na niższe przychody. Jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć inwestycję, która trwa dwa razy dłużej, wymaga dwa razy większych kosztów, wygeneruje może nie o połowę, ale zdecydowanie niższe przychody. Jeżeli ona w dalszym ciągu będzie miała wynik pozytywny, w tym takim bardzo czarnym, konserwatywnym scenariuszu, wtedy cały czas mamy szansę na to, warto wtedy w taką inwestycję wejść i wtedy wiemy, że ona się zakończy wynikiem pozytywnym. Jeżeli jesteśmy już w trakcie inwestycji i nagle się okazuje, że zmienia się nam otoczenie i elementy ryzyka nagle pojawiają się nowe albo zwiększa się ryzyko, które wcześniej uznawaliśmy za mało istotne, wtedy na bieżąco należy reagować i nie czekać na to, aż wydarzy się czarny scenariusz, tylko korygować kurs tak, żeby ominąć czy wyminąć skałę, zanim jeszcze nasz okręt, nasza inwestycja będzie się musiała z nią zderzyć. Oznacza to w praktyce tyle, że jeżeli już rozpoczęliśmy inwestycję i spodziewamy się trudnych czasów, trzymajmy rękę na pulsie, obserwujmy to, co się dzieje w otoczeniu, obserwujmy to, co się dzieje z inwestycją i dokonujmy na bieżąco zmian. Jeżeli widzimy, że rosną koszty, generalni wykonawcy schodzą z budów masowo w przypadku projektów deweloperskich, nie czekajmy na to, aż nasz generalny wykonawca wypowie nam umowę, tylko rozmawiajmy z nim, utrzymujmy z nim bieżący kontakt w trakcie trwania inwestycji i starajmy się zapobiec tej sytuacji. Czasami warto wyjść mu delikatnie naprzeciw. Bardzo często chodzi nie o pieniądze, tylko o emocje. I wtedy, jeżeli będzie czuł, że nam zależy na tym, żeby ta współpraca dobrze się układała, to jemu będzie zależało na tym, żeby ten projekt doprowadzić do końca.